To jest podcast Kuchni Marketera, programu pierwotnie nagrywanego na kanale YouTube pod tą samą nazwą. Znajdziesz tutaj masę inspiracji od osób, które już może znasz lub chcesz poznać. Opowiadają, jak to się zaczęło i dlaczego kochają to, co robią. A także o swoich pasjach, psach, kotach, bieganiu czy muzyce. Autentycznie, szczerze, tak od kuchni. Dzień dobry. Dzisiaj kręcimy rolki, nie naleśniki. Joanna Zadworna, marketing manager Samsung. Tak, dokładnie. Czy wszystko dobrze? Wszystko dobrze, dziękuję. Dzień dobry, nie wiem gdzie patrzeć. Tam. Na razie patrzymy tam, później patrzymy tu. Dobrze. Dzień dobry, tak, Asia Zadworna, nawet wolę Asia, szczerze dobrze. Mówiąc. Ale taki wiesz, Samsung. Początek chciałem oficjalny bardzo. Tak, dziękuję, no doceniam bardzo. Słuchaj, wcześniej przed tym Samsungiem byłaś w Nivea, tak. Więc taki przeskok, a generalnie tak. Zaczynałaś jako dziennikarz ekonomiczny, dziennikarka ekonomiczna. Studiowałam tak publicystykę ekonomiczną i trochę zaczynałam, jeżeli liczyć praktyki, tak, trochę zaczynałam w PR-ze, a finalnie trafiłam do marketingu, tak, brand marketingu. Marketing. Tak. No dobra, no i ten marketing początkowo był marketingiem Nivea, tak. Więc branża beauty, kilka produktów, za które odpowiadałaś. No to było tam trochę. Wiele. No dobrze, to wracamy do Nivea. Tak. Kilka produktów tam było. Tak. Tak, bo to było też takie niesamowite i fajne w doświadczeniu w tamtej pracy. Że co jakiś czas faktycznie zmienialiśmy grupy produktowe, na których pracowaliśmy i to pozwalało trochę zmienić perspektywę, trochę inaczej patrzeć na w sumie tego samego konsumenta, no bo tak samo używam mydła, jak i żelu pod prysznic, jak i szamponu do włosów, ale jednak myślenie na temat tych produktów jest różne no i nie, oczekiwania bo tam było chyba są jeszcze różne. Bambino, tak? Tak, a to już w ogóle to już było zupełnie co innego. No tak, bo w ogóle trafiłam tam na początku na praktyki w dziale Eucerin, który już w tym momencie chyba nie jest ten produkt w Polsce. To były dermokosmetyki. Aha. Ty opowiadaj, ja będę, tak. Będę kręcił. Też z ciekawością patrzę na to, co będziesz robił. No więc najpierw był Eucerin, więc dermokosmetyki. Dosyć specyficzny produkt, bo jednak dużo wyższa półka cenowa. Produkty sprzedawane w aptekach i polecane wówczas przez dermatologów. Zresztą do dzisiaj też, chociaż dzisiaj pewnie są łatwiej dostępne tak w ogóle. I tam też dużo było pracy właśnie z samymi dermatologami i chociażby wyjazdy na jakieś konwenty lekarskie i poznawanie konwenty tego. Seniorów, tak. Nawet tak, no to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie i też moje pierwsze, więc też byłam, no umówmy się, totalnie zielona. Ale dużo mi to dało, bo też dało mi to jakiegoś takiego kopa do tego, żeby próbować dalej. Spróbowałam i wiedziałam, że to mnie zaczyna interesować i później pojawiła się możliwość przejścia na inną kategorię produktową i to chyba wtedy było pierwsze Nivea Hair Care, czyli włosy, czyli hair care i styling. To taka dla mnie kategoria. Tak, w sam raz, dokładnie. I tam też chwilę się zajmowałam tą kategorią, później były i dezodoranty, i żele pod prysznic właśnie, mydła, higiena intymna, a na końcu właśnie Nivea Baby i Bambino, więc naprawdę bardzo szeroki zakres produktów i z którymi naprawdę też bardzo różnorodnie jako ludzie podchodzimy do nich po prostu. A to mnie chyba zawsze najbardziej fascynowało w marketingu, że najważniejsze to zrozumieć, jaka jest tak naprawdę potrzeba konsumenta, jak on do tego produktu podchodzi i to, że ja w jakiś sposób używam produktu, nie jest wcale wyznacznikiem tego, no właśnie, jak wszyscy używamy. Jeśli można tak to nazwać, swoim konikiem są badania, tak? Tak, zawsze bardzo lubiłam. Też w Nivea miałam ogromną możliwość do tego, żeby też prowadzić niektóre badania wręcz samodzielnie. Oczywiście z domem badawczym, ale że to poniekąd byłam przy niektórych badaniach po prostu tą osobą, która była z nimi w stałym kontakcie, więc trochę miałam tego doświadczenia tam i to było dla mnie zawsze też najbardziej cenne, żeby no chociażby właśnie w tym moim ostatnim doświadczeniu, kiedy przeszłam na kategorię produktów dla maluchów i tak naprawdę dla rodziców, którzy kupują te produkty,
no to wtedy sama nie mając dzieci, mogłam polegać na badaniach, a nie na własnym feelingu, co mi się tam będzie wydawało, co ta matka w ciąży będzie oczekiwała od produktu, tak? Więc tak naprawdę wiele się dowiedziałam właśnie z UNA, z focus group i z innych badań, które mieliśmy, żeby jakkolwiek nauczyć się tego, czego ten konsument chce. Ale też miałam wtedy okazję też jeździć, na przykład rozmawiać z położnymi w szpitalach, z którymi również współpracowałam, więc naprawdę czerpanie wiedzy wtedy z zewnątrz było kluczowe, żeby w ogóle rozumieć tę kategorię, tak? Więc to było super, super cenne i stąd pewnie to moje, faktycznie to jako sobie napisałam, że badania są dla mnie kluczowe i istotne, to tak, to pewnie stąd to się wzięło i faktycznie. No i też w marketingu, który w mojej opinii bardzo często wiele osób wypowiada się na temat marketingu, bo coś im się podoba bądź nie podoba, jest bardziej zielone, bardziej niebieskie, a chcieliby bardziej czerwone albo bardziej brązowe. I to wszystko jest ok. Można też tak, bo niektórzy mają taki gut feel, że to będzie działać. Aha. I dla niektórych to po prostu super działa. Ale w takich sytuacjach, w których nie ma się pojęcia o rynku, jak właśnie chociażby zajmuje się nagle produktami dla dzieci, jak sam mówię, się nie ma dzieci, czy nawet na samym początku, tak? Dokładnie, żeby jakkolwiek tego właśnie wyczucia się nauczyć, to warto się czegokolwiek dowiedzieć, tak? Więc wtedy te badania ogromnie się przydają i też przydają się bardzo we wszelkich wewnętrznych, firmowych negocjacjach. Co to znaczy? No chociażby chcesz zrobić jakąś aktywność i masz jakiś pomysł, ale powiedzmy, jest on niestandardowy. Jest tylko twoim pomysłem. Jest tylko moim pomysłem, albo nikt tego wcześniej nie robił. No i jak kogoś przekonasz, tak, do tego. I albo zrobisz to za pomocą takiego show, którego nikt nigdy nie widział. Są tacy ludzie, którzy tak potrafią i zazdroszczę im tego bardzo. Ja zwykle posługuję się danymi i staram się zrobić to tak, żeby faktycznie, no ciężko było zagiąć ten pomysł, tak, że po prostu jest na tyle podbudowany danymi i na tyle podbudowany wiedzą na temat tego konsumenta, no że wszystko spina się w logiczną całość, że wszystko ma po prostu sens. Każda metoda jest dobra. Tak, dokładnie. Dojście do celu. Tak. Wielokrotnie się sprawdza i wielokrotnie słyszę, no dobra, już tak ciężko cię w jakikolwiek... No dobra, już tak, zrobisz to. Tak, no, że to trudno jest mnie później zbić z tego, no bo skoro ja mówię o argumentach, to, tak, to trochę ciężko jest im zaprzeczyć. A ty widzę, pełna precyzja taka. Staram się, bez badań, ale wiesz, jednak to jest to show mała. No, ja bez badań robię show. No, każdy jest inny i każdy ma, prawda, swój sposób, nie? I każdy z nas sobie jakoś radzi w tym marketingu. Nie, no jednak nie chciałbym, żeby tutaj to jedzenie jednak było gdzieś tam najważniejsze, bo to wy jesteście tutaj głównymi aktorami. Słuchaj, dobra, to popowiadaj teraz o tym przejściu, przejściu z kategorii produktowej, czyli tutaj mamy z beauty do elektroniki. Do elektroniki. No tak, no to była duża zmiana i trochę się jej bałam oczywiście, no bo nigdy wcześniej nie byłam specjalnie zaangażowana w kategorię elektroniczną i jakby też to nie było dla mnie ważne. Ja przez jakieś 10 lat nie miałam telewizora i nie stanowiło dla mnie to problemu. Nie kupowałam najdroższych telefonów i nie stanowiło to dla mnie problemu. Wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać, czy jesteś właśnie gadżeciarą w związku z tym. Niektórzy twierdzą, że jestem i ja teraz też dorosłam do stwierdzenia, że już jestem, ale w trochę może inny sposób niż w takim ogólnym rozumieniu, bo ja lubię rzeczy, które są smartne. Ja bardzo lubię smartne mieć... Smartne, tak. Piękne. Bardzo to lubię mieć rozwijaj takie rozwiązania, które coś robią, co można by było teoretycznie zrobić inaczej, ale ja mam coś specjalnego i tutaj jestem akurat wśród świecie moim takim pieskowym, że tak go nazwę. Jestem tą osobą, która zwykle ma jakieś takie rzeczy do piesków, których nie wszyscy może mają. A co to jest na przykład? Oj, na przykład specjalna szczotka do czyszczenia kanapy. I ja się ją tak bardzo... Jak wygląda specjalna?
No jest taka skumowa, jest taka, że jest poręczna w ręce, jakby są takie też rolki, wiadomo, do kanapy, ale rolki to są znane, a ta szczotka to tak super działa. Naprawdę się bardzo podjarałam, jak kupiłam tę szczotkę. I wiele osób się ze mnie śmiało, aż nagrałam filmik o tym, że zobaczcie, jaka super szczotka i wszystkim psiarzom bardzo polecam. Więc tak, no tak mam, że właśnie jara mnie coś, co mi jakoś ułatwia życie w znaczny sposób, więc... Czyli gad życiarek. Tak, 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 właśnie, tak trochę inaczej. Ale właśnie z tą elektroniką tak wcześniej nie miałam, teraz już tak trochę mam. Bo, no bo wiadomo, jak się czymś człowiek zajmuje, to się zaczyna bardziej interesować, bardziej mu się te rzeczy podobają. A zajmujesz się całą galaktyką prawie, że... Całą galaktyką, tak. Obecnie serią telefonów Galaxy A, czyli to jest taka nasza średnia półka, Samsung Galaxy A. Tak, i to jest też bardzo ciekawa kategoria produktowa. No bo właśnie, te telefony to wszyscy mamy, prawie wszyscy mamy. Niektórzy mają więcej niż jeden, więc one są z nami zawsze, nie? One są takie jak bułka do śniadania trochę. No może już nie dzisiaj, bo nie wszyscy zakładam jedzą bułki do śniadania już, ale jednak są no, takim bardzo dobrym, powszechnym, a jednocześnie znacznie droższym niż taka bułka. Więc znowu sposób wybierania takiego produktu, takiej bułki, tak, ten cały proces zakupowy znacząco się różni i też mamy znowu dwie takie podstawowe drogi zakupu, albo po prostu w sklepie, albo przez operatora, która z nich, kiedy konsument jest bardziej świadomy tego, co kupuje, w jaki sposób, jakie wtedy argumenty znowu są dla niego najważniejsze. Cały skomplikowany system. Więc to przejście z tej kosmetyki, która była mi no, gdzieś w sercu bliższa wtedy, do tego, co dzisiaj, faktycznie było dla mnie trochę, wydawało mi się, że o kurczę, no dobra, no to może być wyzwanie, zwłaszcza, że zaczynałam w ogóle w product marketingu, a nie w marketingu komunikacyjnym w Samsungu, więc to już w ogóle. I wtedy zaczynałam od telewizorów Samsung Smart TV, no i okazało się, że... I to no, był twój pierwszy telewizor. Tak, mój własny pierwszy telewizor, dokładnie. Mój wspaniały Samsung. I okazało się, że no... Bez reklamy produktowej. Halo, skąd jestem. No i okazało się, że tak naprawdę to wiele rzeczy da się nauczyć po prostu. Mhm. Że takie mam wrażenie też po sobie, po innych osobach pracujących w marketingu, no, że jesteśmy osobami po prostu wszechstronnymi, które mając nowe wyzwania przed sobą, znajdują sobie jakąś drogę, ścieżkę swoją, którą dochodzą do jakiegoś miejsca, w którym dzięki tym krokom poczynionym czują się komfortowo. No i ja zaczęłam od czytania badań, tak? Jakby wszystkiego, co tylko mogłam znaleźć na dyskach sieciowych, cokolwiek, gdziekolwiek, żeby się dowiedzieć, o co chodzi w tych telewizorach. Też bardzo dużo się dowiedziałam o samym produkcie, jak on jest zbudowany, dlaczego tak działa, a nie inaczej. No i to mi dało jakąś taką podstawę, dzięki której zaczęłam się czuć pewnie i dzięki której pewnie dzięki temu jestem tu, gdzie jestem i cały czas tam pracuję. Ale to jest przejaw twojego perfekcjonizmu w tym, co robisz, że no nie jestem tylko marketerką, ale jeszcze sobie nie wiem, rozłożę telewizor na czynniki pierwsze, poznam jego budowę, jak działa i tak dalej. Wtedy mi to było też potrzebne, jakby stricte biznesowo, bo w product marketingu było mi to potrzebne, bo byłam też taką osobą, która miała być takim pierwszym weryfikatorem tego, czy jesteś poprawnie merytorycznie, czy nie. Mhm. Ale uznaję, że to się po prostu przydaje. Nawet jeżeli nie jest to niezbędne do wykonywania twojej pracy, to moim zdaniem to się po prostu przydaje, żeby wiedzieć, jak ten produkt działa i dlaczego konsument ma w to uwierzyć, że to zadziała. No bo jak ja nie będę wierzyć, jak to działa, a ja potrzebuję tutaj faktów, dowodów rozpisane, poproszę w tabeluni, to, no to nikogo nie przekonam. A jak sama dotknę i sama zobaczę, to jestem w stanie przekonać. I po prostu też mi jest łatwiej wtedy dobierać, właśnie popatrzeć sobie, okej, no to mam takiego i takiego konsumenta, a w produkcie mam to i to. No to jestem w stanie to połączyć i dobrać odpowiednie argumenty. Jakby mnie ktoś pytał, czy to się da, to uważam, że się absolutnie da i uważam, że to jest kwestia po prostu jakiejś tam determinacji i chęci.
I oczywiście to też może być tak, że komuś po prostu dane miejsce pracy nie podpadnie i nie będzie miał tej chęci, żeby się uczyć o tej kategorii. I to jest też fair i spoko. To nie musi być tak, a czy ciebie determinuje właśnie takie wyzwanie, czyli na przykład tak jak tutaj ta niewiedza chociażby techniczna i powiesz, nie, ja to zrobię, muszę, bo dlaczego to nie ja? Nie wiem, czy muszę, mam nadzieję, że nie muszę. Lepiej, żebym nie musiała. Nie, no dobra, bo chcę. Ale że chcę, bo tak. Chcę. Myślę, że tak, że w jakimś stopniu tak. To jak nie ja, o, no, może tak. Tak, myślę, że to jest dla mnie taki też punkt, w którym chcę sobie poniekąd udowodnić, że dam radę. Oczywiście też pracuję nad tym, że jakby mi się coś tam nie wyszło, to nie jest tak, że jestem najgorsza na świecie, tak? Więc, no bo wiadomo, nie? Czasami są rzeczy, których no, fizyki kwantowej tak. Niestety bym nie pojęła, więc, no, więc nie będę się tam rzucać. Ale może wiesz, kto wie. Może to jest ciekawe. Na pewno jest ciekawe, bo nawet próbowałam. No, proszę. Ale byłaś nie. Na studiach też? Nie. Ale no, przy okazji też akurat mojej kategorii produktowej telewizorów, które mają kropkę kwantową, próbowałam to trochę bardziej zrozumieć. No, ale nie. To jednak nie to. No nie, za daleko to, za dużo elementów, nie. Więc to było tak. Już. Ale powiedz, jakie różnice jeszcze w tych dwóch kategoriach, czyli z jednej strony beauty, no grupa docelowa pewnie zbliżona, tak? No bo... Tylko no inaczej definiowana i inaczej trochę no myśląca siłą rzeczy. No ale finalnie tak, każdy kupi żel pod prysznic i każdy kupi telefon, prawie każdy tam kupi telewizor. Więc tak, więc to wszyscy są to ci sami ludzie, tylko w inny sposób będą podejmowali decyzje. I czasami nie oni sami będą jakby tymi osobami, które finalnie kupują, nie oni będą shopperami. Bo ktoś inny na przykład dla nich kupi, bo rodzice kupią, czy to partner, czy partnerka decyduje w domu, jaki mamy telewizor, tak? A nie, że wspólna jest decyzja. Tak. Słuchaj, jedzie jedną roleczkę dla ciebie. O, ekstra. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Tutaj jest sos wyglądają sojowy. Pięknie. Tak. Nie wiem, czy ja będę w stanie jeść i mówić, przyznam szczerze, ale mogę spróbować. A, to możesz odwrócić, możesz mówić i jeść. A, dziękuję. Tak? To bardzo tak, mądre. No, staram się jednak. Bardzo ładnie to wygląda, naprawdę. To może tak zostawmy. Dobrze, zostawmy. Nie będziemy jeść, będziemy na nie jeszcze patrzeć. Tak chwilę, tak. Nie, ja? A to nie musi się przegryźć na przykład? Nie, to lepiej przegryźć i połknąć. Okej, okay. No dobra. Niech ci będzie. No, w ten sposób. Okay. Czyli wiemy już prawie wszystko. Wiemy już o galaktyce galaksy. Tak. Gdzieś tam w międzyczasie wtrąciłaś pieski. A ja tak sobie czytając, przygotowując, znalazłem jeszcze grupę odskocznia. Tak. No to dawaj teraz o grupę odskocznia. Czym odskocznia się zajmuję, bo zajmuję się, oferuję zajęcia z umiejętności cyrkowych. Tak, tak, owszem. Odskocznia, super projekt w ogóle. Miałam taki moment, że akurat miałam jakąś przestrzeń w pracy, że po prostu nie było tej pracy aż tak dużo, nie była taka obciążająca i miałam jakąś przestrzeń i chciałam jeszcze poszukać czegoś innego. Ale to było jeszcze idea, czy nie, już to już tutaj w Samsungu. I spotkałam się z moim kolegą, który tak łączy czasami ludzi z różnych branż bardzo, ze świata sztuki i kultury, z biznesem, żeby to po prostu jakoś sprawić, żeby to razem działało. I tak mu trochę narzekałam i tak jakaś byłam niepocieszona i on powiedział, dobra Asia, ja cię poznam z dziewczynami, dziewczyny chcą zrobić biznes i nie mają nikogo, kto byłby właśnie ze świata biznesu, nie mają nikogo, kto by się znał na marketingu, więc ty byś mogła im to dać, a one są ze świata, w którym uczy się umiejętności cyrkowych. A, bo myślałam, że ty masz jakąś historię też. To no, znaczy cyrko, gdzie te umiejętności u ciebie? Już trochę się ich naumiałam w ramach naszych warsztatów i trochę pomagałam, ale faktycznie byłam tam z
stricte od strony marketingu, PR-u, biznesu. Okay. Więc to nie było tak, że odeszłam całkowicie od swojego świata. A przy okazji nauczyłam się trochę żonglować, trochę balansować na rollabola, trochę na jakichś innych ciekawych... Rollabola to rollabola. Taki... Nie, nie, co to tak. jest? Tak. Kojarzysz trickboard? Nie. Nie. No to jest taka deska, powiedzmy jakbyśmy tu ucięli, taki kawałek deski, którą się stawia na takim kole. No już wiem. I musisz na tym balansować. I jak nauczysz się balansować, to zaczynasz dodawać, na przykład zaczynasz żonglować, albo zaczynasz się obracać na tym, albo podskakiwać, albo jakieś inne rzeczy. Albo kręcisz diabolo, albo talerze, no cokolwiek. Kręcisz diabolo, to mi się podoba. Tak, diabolo to z kolei takie coś na takich długich linkach się kręci, okay. Trochę jak jojo, ale jednak nie. No i właśnie dużo rzeczy, poznałam zupełnie nowy świat dla mnie, bo dziewczyny Paulina i Julka, no z takiego świata bardziej artystycznego właśnie i same potrafiące właśnie, mające doświadczenie w takiej pracy cyrkowej, nie tyle w cyrku, co po prostu w też uczeniu się tych umiejętności właśnie chodzenia po linie, żonglerki i tego wszystkiego innego. No dobrze, no i co wy z tym robicie? Ja już teraz z dziewczynami tak nie współpracuję ze względu na to, że stwierdziłam, że jednak muszę sobie odjąć tych rzeczy, a nie dokładać. Więc po ponad 2 latach zdecydowałam się, że jednak ja już się muszę... Nie, diabolonia. Kocham i uwielbiam, ale po prostu przestrzeni mi brakuje już życiowej, więc a dziewczyny chcą się rozwijać, a ja już nie mogłam więcej z siebie dać. Czasu tak naprawdę, więc zostałam wiecznym ambasadorem, wieczną ambasadorką marki, a dziewczyny dalej się rozwijają i to, co jaki był na to pomysł, to taki trochę dwutorowy. Z jednej strony organizowanie zajęć właśnie z umiejętności cyrkowych, takich trochę społecznych, czyli tutaj pozyskiwanie środków z budżetu miasta chociażby. Okay, no tak. I organizowanie takich warsztatów. No ale domyślam się też, że te ostatnie 2 lata nie były. Akurat z tym było łatwiejsze. Serio? Bo jakby druga część to była właśnie biznesowa i to były chociażby organizowanie takich warsztatów dla firm. Jako taka forma integracji jakiegoś takiego... Żonglerka bardzo pomaga w skupieniu się, też w takim... Wydaje dużo pogody ducha i daje takiego miłego kopa, takiego, że naprawdę chcesz się śmiać. Albo jak chodzisz na szczudłach, to notabene nie jest takie trudne. Serio? Naprawdę takie szczudła, które takie podstawowe, już nie mówię o tych takich strasznie wysokich, ale jakby tych takich podstawowych, na których można zacząć ćwiczyć, to naprawdę nie jest aż takie trudne. Okay. I naprawdę jest fun. I widziałam mnóstwo dorosłych osób, które po prostu mówiły nie, ale później stawało na tych szczudłach i takie dumne z siebie. No i to jest właśnie ekstra i to by mi sprawiało ogromną frajdę, żeby też patrzeć na tych ludzi. Widzicie, ile to im przyjemności sprawia. No ale właśnie, pandemia przyszła i no i to się okazał duży kłopot, jeżeli chodzi o tą gałąź, tą taką biznesową. No bo faktycznie ten rynek bardzo się skurczył momentalnie. No, a nawet teraz, jak się odradza, to jednak cały czas niekoniecznie jest to też przestrzeń dla nowych podmiotów. A z kolei z miasta to było dla mnie ogromne zaskoczenie i doświadczenie. Jak dostałyśmy pierwszy grant na tam 50 tysięcy złotych, to byłam w takim szoku, że Jezu, można tyle pieniędzy dostać od miasta, o matko i w ogóle. Kolejnym razem, jak udało nam się dostać bodajże 250 tysięcy złotych na projekt na 3 lata, to już naprawdę... No tak. Niesamowite, nie? Że takie rzeczy się dzieją, że faktycznie są te pieniądze i że można je pozyskać. I dziewczyny dalej pracują i walczą i widzę, że robią dużo i bardzo im trzymam kciuki i kibicuję. No to pojawiły się pieski i twoje studia, tak? Tak. Będziesz behawiorystką. Tak, taki mam zamiar. Skąd się to wzięło? To znaczy, no wiem, kochasz psy, no okej, okay. Tak. Ale to jest taka krótka odpowiedź. Nie przyjmuję. Spoko. Z takiego... Ja najpierw zostałam... Najpierw pojawił się mój pies, własny pierwszy. Taki własny, że wiesz, nie z rodzicami. Czyli mam go 3 lata.
i później zostałam domem tymczasowym, bo zastanawiałam się nad tym, żeby wziąć drugiego psa, ale stwierdziłam, że może najpierw to sprawdzę, czy ja dam radę. I było tam 7 tymczasów z tymi dwoma, czy dam radę, jakie już będą. No i tak jakoś tak sprawdzałam, że miałam 7 tymczasów po drodze i była po drodze pandemia. No i okazało się, że jakby to samoopiekowanie się psami jest dla mnie na tyle interesujące i na tyle fajne i na tyle super. Że sobie wejdę w to. Że wejdę sobie w to bardziej, tak. No i też z takiej perspektywy, że może kiedyś mi się to tak życiowo przyda bardziej niż tylko jako wiedza dla mnie, ale też no, jako jakaś alternatywa, tak? Na ten moment nie będzie to alternatywą na pewno. Na ten moment robię to dla siebie, ale kiedyś, kto wie, no, a co ci dają zwierzęta, tak? Od siebie. Ojej, no mnóstwo rzeczy. Ale to jak przy okazji czyścisz sobie głowę z marketingu z nimi? To jest też takie, że no, codziennie masz powód, żeby się uśmiechnąć. Ja wiem, że być może ludzie mają jakieś inne powody, żeby się uśmiechnąć na co dzień. Ale ja nie pytam wszystkich ludzi, tylko ciebie. Tak? Dokładnie, ale no tak mówię, że ja mam psy, które sprawiają, że naprawdę za każdym razem, jak na nie spojrzę, one po prostu albo któreś głupio leży i wygląda prześmiesznie. Albo coś powie do ciebie. Albo coś tam mruczy i coś tam się nie podoba, albo ponarzeka na mnie, bo jeden z moich psów wręcz narzeka na mnie. Więc no to jest takie, to jest taka trochę rodzina, no. No dobrze, to zwierzątka zostawimy. Gadżeciarą nie jesteś, chociaż troszkę. Tak. To było to. Który z tych kanałów dotarcia tak pielęgnujesz najbardziej jako marketer? No w tym momencie to myślę, że najczęściej... Ale, no dobrze, sorry. Myślę, że najczęściej korzystam z digitalu, bo jednak daje duże możliwości, bo kosztowo jest bardzo korzystny, tak? I pozwala też precyzyjnie bardzo targetować, więc siłą rzeczy też akurat przy tej kategorii produktowej, to pewnie przy wielu innych również, ale przy tej ma ogromny sens, tak, żeby z digitalem się bratać. A za którym tęsknisz? Ojej, no, kiedyś co byś robiłam... takiego chciała zrobić, kampanię, której, no nie powiem, że firma nie chce, ale może to faktycznie nie ta grupa. Myślę, że trochę mi brakuje prasy, takie jak kiedyś robiło prasę. No to było takie ładne i później się otwierały te magazyny i one tak... Znaczy mówisz o tych kolorowych, nie? No, to było tak, ale to było takie też namacalne bardzo, tak, że to, no jasne, że w internecie też coś zobaczy w telefonie i zobaczy ten baner, ale jak to była ta prasa, jeszcze się wybierało, czy tam jakby właśnie jakby do kobiet targetowaliśmy to w bardzo różnych tytułach, jasne, ale niektóre bardziej premium, inne bardziej masowe, no ale że to było takie właśnie, później się dostawało to tonę tych gazet i się oglądało pięknie, tutaj pięknie, a tutaj coś niezgodnie tam z proofem i w ogóle kolory się rozjechały i tu złość, i tu coś tam. No, to było bardzo ciekawe i trochę tak, mi tego... Tak, bo to było to oczekiwanie, nie? Samo przygotowanie ok, wydruk próbny pewnie też sprawdzony, ale ostatecznie ten dreszczyk emocji pozostał. Tam były takie właśnie niespodzianki, że jak się robiło sampling przez gazetę, no, że tam na przykład próbka szamponu czy coś tam, ojejku, pół partii, rozlało się coś, się dzieje. No, były przygody i to było fajne. Aha. To chyba, no dzisiaj to tak... Nuda. No można wchodzić w prasę, ale no siłą rzeczy jest mniej czytana po prostu, nie? Nie wrzucimy do prasy małego telefoniku. No tejże, dokładnie. A to było takie po prostu ładne, takie wdzięczne. Pamiętam też jakieś takie case'y fajnych reklam, kiedy ktoś chyba z Brazylii, to właśnie Niva San, gdzie u nas w Polsce jeszcze to nie było takie popularne, znaczy popularne, nie, ta kategoria znacznie wzrosła z tego co wiem. Środków, które chronią przed, tak, przed nadmierną ekspozycją słoneczną. Tak, do opalania. I oni mieli taką reklamę z ładowarką do telefonu, która była jakby słoneczną ładowarką właśnie jako na czwartej okładce. Była taka słoneczna ładowarka, że można było zabrać ze sobą na plażę ten magazyn. No i jak leżał po prostu czwartą okładką do góry, no to ładował telefon. No, ekstra.
No to słuchaj, ty przebiegliśmy przez to wszystko, co robiłaś, co robisz, a co być może będziesz robiła, czyli behawiorystyka. Mhm. To taki póki co twój samorozwój. Marketing jest, był i będzie. I będzie jeszcze tak czy tak, będzie. Tak. Zawsze jest potrzebny, tak po prostu. No, dokładnie. Także nawet jakbym nie miała być kiedyś behawiorystką, to będę jakoś potrzebować tego, żeby swój wizerunek zbudować, więc to tak czy siak zawsze się przyda. A coś już nagrywasz, tak na przykład, czy tam piszesz takiego dotyczącego zwierzaku? Coś już próbujesz? Pracę dyplomową, tak. Ale nie na TikToku. Nie, no muszę napisać pracę po prostu na zakończenie studiów, więc o, nie, ale tak część, to... Część praktyczna, nie? Tak, to nie, ale mam ciekawe doświadczenie z TikTokiem z zeszłego roku, gdzie robiliśmy taki konkurs na najlepszych TikTokerów. Aha. I robiłam do tego event offline'owy, taki no, totalnie po prostu w Pałacu Kultury. I no jeszcze to była pandemia, więc to był trudny moment. I tyle, ile ja się wtedy TikToka naoglądałam, to naprawdę na chwilę go miałam dość. Ale to było też ekstra. Właśnie takie znowu coś bardzo namacalnego. Spotkaliśmy się z tymi ludźmi, mieliśmy obrady jury i wybieraliśmy naprawdę ludzi, którzy są najbardziej ciekawi i też pozwaliliśmy ludziom głosować, internautom głosować. I to było super doświadczenie, naprawdę dużo stresu, bo robiliśmy to pierwszy raz, ale ekstra, naprawdę. No dobrze, ale wiesz co, jeszcze chciałbym Cię dopytać o Twoje jurorstwo konkursowe. Jak wspominasz? No świetnie. Ja pierwszy raz byłam w jury. Tak, dokładnie. I było mi bardzo miło, że mogłam uczestniczyć. I to było też... No właśnie, tak a propos tego, co mówiłam wcześniej, że każdy ma jakiś tok myślenia i ja mam akurat taki bardziej analityczny i bazujący na badaniach i mojej wiedzy. Inni mają taki bardziej showmański może też tok przekonywania innych. No i to też można było na tych obradach zobaczyć. I co mnie bardzo urzekło, że wszyscy byliśmy wobec siebie bardzo uprzejmi. Ja wiem, że to niby oczywiste, że ludzie są wobec siebie uprzejmi, ale jednak no czasami ponoszą te emocje, jakoś coś się dzieje, no ktoś miał jakiś taki dzień śmaki i to bywa, tak? A tutaj naprawdę... Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że byśmy online. Myślisz, że to by było po twarzy? Offline wygląda to czasami inaczej. No to może, no ale no było to dla mnie bardzo takie miłe, że każdy mógł po prostu wypowiedzieć swoje zdanie i te zdania czasami się tak bardzo różniły, ale to bardzo, a jednak no, stwierdziliśmy, okej, dobra, ty udało rozumiesz się, tak. Ostatecznie się udało. Tak, ale finalnie mieliśmy jakąś większość, tak? I to nie było tak, że tam o matko, ledwo coś przeszło. No nie, no raczej w miarę w te kierunki trafiliśmy i w ten sposób można się wiele nauczyć. Też ja też to uwielbiam w swoim doświadczeniu zawodowym, że miałam okazję pracować z bardzo różnymi ludźmi z bardzo różnych branż. Że byłam w takich momentach i w Niwa, i w Samsungu, w których też dużo się zmian działo takich personalnych, co oczywiście było strasznie trudne pod względem takiego po prostu funkcjonowania w firmie, ale przychodzili nowi ludzie z nowych, z własnym bagażem i ja miałam okazję z tymi ludźmi pracować i to mi bardzo dużo dało, tak? Bo też jakby nie same tylko zmiany pomiędzy kategoriami, ale też to, że ci ludzie przychodzili z jakimiś nowymi informacjami. I tak samo trochę to Golden Arrow właśnie, że miałam okazję posłuchać ludzi, jak rozumieją z perspektywy ich doświadczenia, nie? Z perspektywy tego, co oni robią na co dzień, co u nich działa, co nie działa. I naprawdę, super doświadczenie i polecam każdemu. Bardzo otwiera głowa. No tak, to zdecydowanie. To co, tą otwartą głową? Tak. Żegnamy się. Tak. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo również. Bardzo mi było miło. Słuchajcie, do zobaczenia. Polecamy kolejne odcinki. Muszę zmienić kamerę na Samsunga. Koniecznie. Do zobaczenia. Pa, do zobaczenia. Dziękuję za wysłuchanie podcastu. Jeśli chcecie również oglądać i zobaczyć, co dzieje się w kuchni, zapraszam na kanał YouTube'owy
kuchni marketera.